Witajcie. W kolejnym odcinku z cyklu przygody Geralda Wiedźmina wita was Norbi i tym razem zobaczcie od razu na dzień dobry potworas. Potworas trzeba będzie go ubić i zobaczymy, co on tutaj będzie miał ciekawego. Krowy pilnuje. No, co za gość. No, złaś mi tutaj. Nowy znacznik palisada. Nie, ja chcę tą wiwernę. Teraz to nic nie widzę. O, jest. Trafiona. Jeszcze nigdy do wiwerny z ogiem nie wyskoczyłem, no. Ciekawe. Słuchajcie, skoro już jestem tutaj, skoro jestem już tak daleko od tego fortu, skoro po drodze mam jeszcze dodatkowo gości, dzięki którym mogę sobie tutaj uskutecznić coś, co się nazywa wyścigi konne, to czemu by z tego nie skorzystać? Hejże, rzuć na okiem tutaj. Tym bardziej, że te wyścigi pewnie to są jedne z kilku. Nie jestem mistrzem wyścigów. Dobrze, że jesteś. Brakuje nam jeszcze tylko jednego jeźdźca, żeby zacząć wyścig. Piszesz się? Nam tutaj pisać nie trzeba. To dosiadaj konia. Ludzie, mamy trzeciego. Obok łysego Zigę i Egira Rybaka pojedzie Geralt z Rivi. Nawet się nie pytał mnie, jak mnie zwą. Zgorzył mu się w nogę, jak z konia na polowaniu spadł. A pani się może tutaj odsunie. Jak mamy jechać? Teraz w prawo. Nie, nie mówcie, że będzie padać. Nie. Na tyle cię stać. Szybciej nie potrafisz? Zdziwiłbyś się. No nie wiedziałem, czy w prawo, czy w lewo, czy na wprost. Słuchajcie, ludzie! Wygrał Geralt z Rivi! Okryłeś się honorem, Wiedźminie, i zdobyłeś piękną nagrodę. Co zdobyłem? Punkty doświadczenia 25, greckie korony 50 i kawaleryjskie siodło. Kawaleryjskie siodło to nie sądzę, żeby było lepsze, aniżeli to, co mam. Wytrzymały 60, a ja mam też wytrzymało 70, więc tutaj pod tym względem nic rewelacyjnego. Ale jedne wyścigi śmiałków mam już za sobą. Co ja tutaj mam? La surowe mięso. No i dobrze. I teraz tutaj mamy palisadę. Tutaj mamy wieś Firesal, więc udajmy się do tej palisady. I stamtąd już będzie znacznie bliżej, aniżeli będę musiał znowu gdzieś dymać naokoło. A takie jeziorka polodowcowe. Kurczę, co tutaj jest? Ich jest dosyć sporo, więc trzeba... Więc z nekerami to zawsze trzeba ostrożnie, bo one kupie siła.
Mniejsze niebieskie mutageny. Niebieski, niebieski, niebieski. I załatwione. Co teraz? Zbliżam się do palisady. Co my tu mamy? I teraz udać się na pieszo, czy skorzystać z szybkiej podróży do wsi? Chyba będzie znacznie ciekawiej i znacznie bardziej malowniczo, jeżeli ja się udam tam jednak łódką. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jak to mówią złotko, pogoda była piękna, więc szedłem piechotką. Udajmy się tam, tam mam jeszcze jakieś ciekawostki, które trzeba będzie obadać. Nocy przyszli wojowie z Rantling z mieczami na mężczyzn. I boli. Czekajcie, dokończmy. Schowaliśmy się za drzewami, czekaliśmy po cichutku, cichuteńku. Wpadli tu, weszli do pustych chat i nim zrozumieli, że to pułapka, wypuściliśmy płonące strzały. I co było dalej? Krzyk, krew, smród palonego mięsa. Nie krzyw się, dziecko. I ty wkrótce będziesz tak. Coś mi mówi. Gadają. Geralt, zabójca giganta. Coś mi tu mówi, że dodatkowo będziemy mieli zadanie Duch Lasu, jeżeli dobrze pamiętam. Pierwsza wyprawa, przydomek Skotarga. Wyszywanie kilimu, zlecenie Smog. Najprawdziwszy smog, niczym żywcem wyjęty z pieśni Skaldów. Potrzebny Wiedźmin. Pomocy Wiedźmina. Robota co prawda ciężka dla zwykłego śmiertelnika, ale dla Wiedźmina powinna być pestką. Dobrze zapłacą, zależy mi na czasie, na zainwestorem Wiedźminem pod karczmą Fyresdal. Ugo, syn Olafa. Ślub. Zakład idę, że to ty, a niech ja całą robotę z gigantem wykonałem. Witaj znowu. Widzisz? Wcale nie chciałem cię oszukać. Proszę, to twoje pieniądze. Masz szczęście, bo nie jestem znany z wyrozumiałości. Tak czy inaczej, radziłbym ci znaleźć sobie inne zajęcie. A, widzicie. Ty to chyba nie tutejszy, co? A, widzicie. Kredyt zaufania. To jest ten gościu, którego dwa razy spotkałem i z którym pożyczyłem kasę wtedy. Taki wielki! Rozszarpał na strzępy mojego towarzysza. Ja sam ledwie z życiem uszedłem. No i co? O, wiedźmie, pałętaj. Przyjaciół, mamy serce, a gdzie to? Uważaj sobie! Uważaj sobie! Na ostatniej wyprawie czarnego puścił wolno. Widzę, że przybywasz z daleka. U mnie możesz uzupełnić zapasy. No, z pewnością. Znowu mamy grać w karty. No, to tutaj nic takiego ciekawego, gościu, nie masz, ale ci się tutaj zostawię. Ile tu masz jeszcze? 114 tylko kasy. No i dobrze. 26, ty masz 21. 22. Ach, pech to pech. Nie chcę mi się za każdym razem później ganiać po tych wszystkich kupcach. Jeżeli będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już.
potwory. Pasuje, pasuje, pasuje. Regisa sobie zmieńmy na Zoltana. Nie na Zoltana. Zoltana na co? Na Kayremez. Niestety, nie za dobrze. Fiu, 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 szaleństwo. Karta jak normalnie. Dobrze, że nie wróciłem tam. Dajmy sobie Kayrę. No to mrozik i załatwiony. Co dostaną? Pożogę. Muszę pamiętać o tym, żeby nie rzucać się za bardzo do przodu. Ale słuchajcie. Ja teraz... Teraz mu przywalę. No to tak. Siedemnaście. Kayran. Ładnie. Imlerit. Pytanie teraz, czy warto mi tutaj w dalszym ciągu grać? Ale możemy, już nie będę tutaj chyba więcej kart. Czekajcie, żeby mi źle robić źle. 23. Teraz sobie dorzucę tutaj 42. 54. I załatwiony. Wieża oblężnicza. O, tego nie znam. Za 6. W poprzedniej rozgrywce dostałem jeszcze kartę, tylko nie wiem, co to dostałem. Chyba tego gościa. Dobra, i teraz gdzie by mi pasowało pójść? A, mam jeszcze kowala. Kowal się przyda. Można byłoby u niego sobie naostrzyć miecze. I to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie. O, patrzcie, konkret. Jak tam, interes się kręci? Co ma się nie kręcić, skoro robię najlepszą broń na wyspach? Spójrz, żelazo wydarte z trzewi góry Artfand, gdzie swoje kopalnie miały olbrzymy. Ogień w mojej kuźni nie zgasł od 6 pokoleń. Przechodzi z ojca na syna. I co dzień obrzasku Hara, moja najmłodsza, przychodzi i wpuszcza krople swojej krwi do wody, w której hartuje ostrza. Patrzcie. No, ciekawostka. Co nowego, Fresdal? Nowego? Nic. To nie kontynent, gdzie co rok to inna moda. Żyjemy dokładnie tak jak nasi ojcowie i dziadowie. Łowimy ryby, polujemy, pływamy na rejsy. I tak będzie aż po Ragnarok. A czemu tam było napisane na rajdy, a nie tutaj powiedział mi, że na rejzy? Pokaż mi swoje towary. Zobaczmy, co on tutaj ma ciekawego. Miecz łowcy czarownic, poziom 31, 42, 26. Wrażenie od srebra, całkiem przyzwoite. Pogromca wiedźm. Stalowy elfi miecz.
37, 465 obrażeń od... Ładnie. 46 poziom. Kamienie runiczne, morana, szansa na zatrucie. To mnie nie interesuje. Szansa na podpalenie, wytrącenie. Okej. No dobra, a teraz 1700. Zobaczcie, jaka jest duża różnica w tym momencie, jeżeli chciałbym mu sprzedać miecze. 314. Tutaj mamy 370, 176 i 265. Okej, 313. Sprzedawajmy mu to wszystko. Brak kasy. Dobra, w międzyczasie jeszcze może by mi pan tutaj naprawił moje mieczorki. 49, 59. Naprawmy sobie jeszcze w międzyczasie, bo mogę posprzedawać jakieś tam rzeczy. Hmm. 174, więc tak. 265, trochę za dużo. No, już mam 27 tysięcy, całkiem miło. Zaś jeszcze mogę mu sprzedać, chyba nie. Może bym mi rozebrał na części, o właśnie, zobaczcie, w tym momencie jeszcze zapomniałem, że przecież mogę sobie coś tam porozbierać, a mam na przykład takie coś jak dwie muszelki. Dzięki temu mam kolejną ciernisty pył. Nieskazitelny szmaragd do sprzedania za 500. 500, ładnie. Co tutaj mógłbym zrobić? Dostać ametyst. Ametyst jest więcej warty skórze na łata i sztaba ciemnej stali. Oczy krabopojąka mogę rozłożyć? Aha, o, na oko potwora tylko. No dobra, chyba tyle, co by mnie interesowało. A chyba już, chyba nie ma więcej kasy. 119. Rzemiosło, możesz mi coś tutaj zrobić na samym dole. Kamienie runiczne? Niestety nie. No niestety, proszę pana, jest pan tutaj trochę za niski. Ulepszony srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota, wyśmienity. Poziom 29. Wilka, poziom 21. Okej. Ja mam ulepszony. Tu mamy gryfa. Ja mam ulepszony miecz cechu kota, więc nie wiem dlaczego. Dlaczego on mi chce tutaj robić ten miecz? Mam ochotę na partyjkę gwinta, tego mi trzeba. Cesarstwo Nilfgaardu. Słuchajcie, tak. A tak, z ciekawości. Przegram to przegram. Skojatel. Nawet nie wiem, jaką ma... Mgła. Nie chcę mgły. Cienko, cienko, cienko. Słabo mi karty wylosował. Rzucimy tak samo. To mam dopiero 11. Szpieg. O,
A tego szpiega niestety nie mogę zabrać. Ciri. Nie, jednak nie mogę go jednak zabrać. No dużo kart. Jaką w ogóle ja mam umiejętność? Aha. Cholipka. Nie tak, zróbmy. Zróbmy tak i teraz możemy poddać sobie partię. Dajemy tak. Tylko, że ja mam jeszcze mgłę, to jest akurat najgorsze. Co mogę tutaj sobie wziąć? Odzyskać. Nic, coś co ma najwięcej punktów. Do 45. Ale muszę teraz spasować, bo jeżeli nawet teraz się mi... A jeszcze odzyska, skubany. Jeszcze jedną. Kurczę, no. A widzicie, jednak nie tak łatwo jest grać talią, którą tak naprawdę się nie gra na... Nie gra na co dzień, na... Mam ochotę na partyjkę gwinta. Muszę pograć sobie tak, dla poćwiczenia trochę. A zdecydowanie lepiej, tu jest talia. Kejrę sobie zmieńmy. Drugi trzaskający mróz, nie chcę drugiego trzaskającego mrozu. W porządku. Co prawda mam tylko jedną jednostkę oblężniczą, ale za chwileczkę sobie ją może poprawimy. Szpieg. No to szpieg. To ja mu zrobię tak. Przetestuję sobie coś. Tak. I tak. To było tylko w formie testu, więc nie bierzcie tego na poważnie. Jeden punkt. I wygrywam. Nie, druga mgła jeszcze. A to są jaja.
Dobra. 12 do 13. Ciri. W porządku. Medyczkę, więc co mi da? Okej. 7 do 7. Zdejmijmy, tak. Drugi róg. No, no, no. Pięćdziesiąt siedem. To mam 45. Dziewięćdziesiąt trzy. Szkoda mi tak naprawdę w tym momencie się wypstrykać z kart, więc ja sobie w tym momencie spasuję. Co prawda te dwa rogi tak naprawdę mi to nic nie dają. 10. A to dajmy sobie na przykład tak. Albo nie tak. Dajmy jeszcze jeden róg tu. Ja mam tylko 35 punktów w kartach, więc trzeba zagrać to w przemyślany sposób. 10, 26. Nie, mogę zdjąć tylko tutaj 6 punktów. No i teraz pytanie, co będzie miał. Dobra, no to czyli wygrywamy. Kiepskie karty mi wylosowało, to trzeba przyznać, no ale jakoś się udało wygrać. Okej. Dostałem sztaby żelaza 4 razy. Nie dostałem żadnej karty? No możliwe. Dobrze, że znalazłeś winną rzeź. Dobrze, że znalazłeś winną rzezi Hanwa Lady Brine. Czemu tutaj akurat mówiłeś o tym? Pam, pam. Daleko to jeszcze? Daleko jeszcze. Daleko jeszcze. Daleko jeszcze. No nie, na szczęście niedaleko. Stary fort i złodzieje. Trzeba mnie załatwić, skurczybyków. Gniazdo potworów. Zły pomysł. No dajesz. A, dobra. Dokładnie. Raz ci przyjdzie zdychać. Dziennik rabusia. Buty topornika. I waleński topór. Zobaczmy, co on tutaj mi zostawił za jakąś wiadomość. Dziennik rabusia.
Mam dwie wieści, dobrą i złą. Zacznę od tej złej. Dolgosa przyjął nas, jak nakazuje zwyczaj, kuliu ze skór, ile jest gotowy, wyrwał nam miecz i popozował nas po dupach, wyzywając od złodzieja, a potem wyrzucił z domu i poszczął. Mhm. Czyli miecza nie ma. Poszukaj złodziei w pobliżu cmentarzyska wielorybów. Ale tutaj mamy jeszcze tu co? Jeżdżą się harpie. Czyli pasowałoby zniszczyć. A ja jestem ciekawy, dlaczego oni tutaj w ogóle byli, skoro tutaj się gnieżdżą harpie. Tam się wszystko zawaliło. Miecz rodowy. Cmentarzysko wielorybów. Kuruca bomba. Kawał drogi. No nic, wracamy się do wioski. Jak już się podjąłem tego, żeby zakończyć to zadanie, zrobić je do samego końca, no to już nie będę się tutaj leciał, nie będę leciał w kulki, żeby sobie tutaj jakoś odpuścić go. A, no cóż, 215 kroków. Czemu skręcasz? Ja nie skręcałem. Portki czyjeś wiszą? Nie jesteś z Nilfgaardu, prawda? No i tu sami radzimy sobie z potworami. O, tak, z pewnością. Dobra. I teraz tak. Kurczę, w jedną, drugą stronę non-stop. Nie ma zmiłuj. I pszczół mało. Bo mrozy były ostre. Na spikę rogi 1/3 barci nie dotrwała do roztopu. Myślisz, że rzeczywiście idzie biały? O. Lista, nie robisz się młodszy. Musisz podzielić się wiedzą. Musi to płynąć łosoś na tarło. A ja zrobię, co zechcę. Daj mi spokój. Aha, tutaj jest ten egzamin z alchemii, który teraz sobie mógłbym zrobić. Ale zobaczcie, jakoś tak dziwnie mi teraz Geralt zbiega z góry. Takim dziwnym, krótkim krokiem. 120 kroków jeszcze. Tylko tyle. I tutaj będzie cmentarzysko wielorybów. O kurde. O kurde. Wilce mi tutaj będą atakować. Gwen. Atwy! Skubany. Dziennik rabusia i... Aha, czyli ten był najmocniejszy z tych gości. Rzeczywiście tutaj, powiem szczerze, nie było tak łatwo z nim. Nawet chciałem jakoś zablokować. Tutaj bardziej, żeby coś można było jeszcze przeblokować i tak nie bardzo tutaj Geralt chciał blokować.
Cmentarzysko wielorybów. Fajna miejscówka. Ale zobaczcie, jakie tutaj pozostały kości. Zupełnie jakby tutaj normalnie jakieś dinozaury były jeszcze. Pozostałości po dinozaurach. O. O. Znak zapytania. Dobra, przejdźmy tutaj bliżej. Drogocenna skamielina, struny. Tutaj akurat są śmieci. Oprócz jakiejś tam perły. Okej, okay. Zobaczymy zatem ten mieczyk. Bądź co bądź przyszedłem tutaj po miecz. Będzie w przedmiotach fabularnych? Kuliu. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Dziennik rabusia. Ciągnie wielorybiego ścierwa, nie przypływa, się rozbił. Zwróć kuliu do Olafa, strażnika Skertrolde. Dobra, gdzie ty jesteś? Dobrze, że akurat mamy tutaj znak szybkiej podróży. Ale tutaj przy okazji będziemy, trzeba pamiętać, że tutaj jest do zrobienia misja o nazwie Egzamin z Alchemii, którą trzeba będzie zrobić tutaj to niebawem. Powiem szczerze, że myślałem, że to tak w miarę szybko pójdzie, jeśli chodzi o tą misję. A tam miecz rodowy, pójdę sobie, znajdę jakiś mieczek i na tym się skończy. A to jak widać, wcale nie takie hop-siup. Nie takie hop-siup, trzeba było rzeczywiście nabiegać się. A to jest ten? Olaf. O co chodzi? Mam waszą zgubę. Kuliu? Frey, niech będą dzięki. Gdzie go znalazłeś? Na północy wyspy, przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj, skąd się tam wziął. To długa historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę. A ja jeszcze dołożę coś od siebie. Gdyby Kuliu się nie znalazł, musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. Miecz rodowy, zadanie zakończone. Punkt doświadczenia 3. Tyle się musiałem nabiegać. 20 koron. Ach, żałosne. Żałosne. O, mamy jeszcze dmuchawiec tutaj. Słuchajcie, dużo jeszcze rzeczy. Sprawdźmy sobie w zadaniach, co w następnym odcinku możemy zrobić. Możemy zrobić egzamin z alchemii. Co prawda jest to poziom 24, więc mam jeszcze chwilę czasu. Wyścigi śmiałków. 3 razy jeszcze trzeba będzie wziąć udział w wyścigach. Czarna perła, to już w Izutym Jesiotrze, czyli do Nowigradu trzeba będzie się wrócić. Gwint starzy znajomi. Gdy nadarzysz okazję, wygrał unikatową kartę od Lamberta. Ale chyba to nie będzie takie łatwe. Wściekłe pięści. Bestia. O właśnie. Zobaczmy zatem, gdzie tutaj będzie mnie jeszcze ta bestia czekać. To jest takie jedno zadanie, które... Aha, tutaj wieś Larvik. A, okej, okay, już wiem, gdzie to jest. Ogród Frey to jest tam, gdzie z Yennefer żeśmy załatwili im ten ogród, nie chwaląc się. To wcale nie było takie miłe. I w następnym odcinku zatem weźmy się za te zadania, jak też i zadania, które już powoli będą mnie tutaj przybliżać do jakby
zakończenia takich podstawowych zadań. Ewentualnie jeszcze zawsze zostaje milion innych tutaj możliwości zbierania jakichś dodatkowo zapytajek, których tutaj jest co niemiara. Zobaczy 98 znaków zapytania. Oh my god! Tak jak ja już tutaj wypłynę na te wszystkie wody, które tutaj są w okolicy, no to długo z tym wszystkim zejdzie. Będzie bardzo ciekawie. Mam też i taką nadzieję. Aha, tutaj to był ten taki potworaz, który, na widok którego no, lepiej było jednak się wycofać. Będzie ciekawie, naprawdę ciekawie. Tutaj mamy tyle pływania, tyle tego wszystkiego, że ojejku. Dużo jeszcze odcinków chyba przede mną. Ale nic, mam nadzieję, że Wam się to podoba w dalszym ciągu. Jeżeli tak, zostawcie informacje łapkując, lajkując, subskrybując, a jak najbardziej o tym, o to, co mi najbardziej chodzi, czyli komentując. Dzięki, bywajcie.